Mieszkańcy miasta na to wydarzenie czekali od pamiętnej powodzi z 1997 roku. Od tamtej pory temat modernizacji zbiornika nieustannie powracał, ale bez efektu. 4 lata temu ten projekt Nyski był kompletnie nieprzygotowany. To był tylko pomysł rzucony gdzieś tam luźno, pomysł, który został opisany z punktu widzenia hydrotechnicznego i opisany z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale nie było żadnych dokumentów. Polskie przepisy nie pozwalały na wejście na plac budowy bez uzgodnień, bez pozwoleń środowiskowych, bez zabezpieczenia nie tylko mieszkańców jako ten element najważniejszy, przynajmniej w moim pojęciu, ale również środowiska. Faza przygotowawcza trwała w sumie kilkanaście lat. Kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentów, 16 pozwoleń i wiele konsultacji dalej. Wreszcie się udało. 4 lata temu obiecałem w Nysie, że startujemy z inwestycją i że będzie finansowanie na całość i dzisiaj podpisujemy umowy już na wykonawstwo. W ramach pierwszego etapu modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego planowana jest przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego w Nysie do rejonu Kubic. Dzisiaj rozpoczynamy budowę poniżej zbiornika, ale już niedługo spotkamy się ponownie, bo również sam zbiornik będzie modernizowany. Obie te inwestycje pozwolą na znaczne podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców Nysy. Zwiększenie przepustowości ma zagwarantować, że sytuacja z roku 97 więcej się nie powtórzy. Powódź zaskoczyła Nysę dlatego, że przepustowość koryta poniżej na odcinku około 10-15 km była zbyt mała na ilość wody, która dopływała do zbiornika w roku 97. Dzisiaj ten projekt zawiera takie rozwiązania, aby pogłębić na 11 km korytarz rzeki Nysy, aby ta masa wody, która w 97 roku wylała się na miasto, zmieściła się w korycie. Żeby się w korycie zmieściła, musi być nowa płyta denna, kilkadziesiąt metrów w dół musi być wybrana ziemia, zabetonowane, aby taka masa wody rozbiła się i wpłynęła do koryta. Łączna wartość planowanych w ramach projektów inwestycji to ponad 460 milionów złotych. Koszt pierwszego etapu modernizacji wynosi 187 milionów 370 tysięcy złotych, z czego środki unijne to 114 milionów 300 tysięcy złotych. Ta kwota to jest istotna część współfinansowania i to bezpieczeństwo będzie zapewnione w ramach tutaj modeli, które są przygotowywane. Wydatkować środki unijne możemy tylko w pewnym okresie. Tutaj dyscyplina czasowa jest bardzo ważna. Wydarzeniu towarzyszyło przekazanie placu budowy wykonawcy firmie Bilfingerberger Budownictwo SA, która przeprowadzić ma modernizację 3 jazów, poszerzenia koryta rzeki oraz budowę obwałowania na lewym brzegu poniżej zapory. Wszystkie harmonogramy wskazują, że rok 2015 jest zakończenie tych prac. No więc to już zostało, można powiedzieć, 2,5 roku. Tak, ja policzę do 3 i na 3 zaczynamy kopać. Raz, dwa, mamy się przekopać. 3. Między innymi wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysław Majka dokonali wbicia pierwszej, jak się okazuje, pamiątkowej łopaty. Dla Nysan to jest zadanie niezwykle ważne, no i w tej chwili należy śledzić harmonogram prac, ażeby zadanie zostało zrealizowane do połowy 2015 roku. Harmonogram jest tak przygotowany, że na etapie przygotowania dokumentacji były konsultacje ze wszystkimi stronami, również z dyrekcją Nyskiego Ośrodka Rekreacji, z panią burmistrz, z wędkarzami, którzy tutaj bardzo często łowią i dla nich też jest miła niespodzianka, mianowicie w ramach realizacji tej inwestycji oni też będą mieli swoje 5 minut i mała część tej inwestycji będzie dotyczyła zabezpieczenia ich funkcjonowania zarówno w trakcie wykonywania inwestycji, jak i po jej wykonaniu. Inwestycja zwiększyć ma bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Nysy, ale także innych miast Doliny Odry, Lewina Brzeskiego, Brzegu Opolskiego, Oławy i Wrocławia.